Wyszedł z podłóżeczka. Kto wyszedł? Kto jest takim słodziakiem najsłodszym na świecie? Kto jest takim słodziakiem, takim maluchem, takim pięknością, taką nasią? No kto? A tam co się dzieje pod łóżkiem? Chodź, Niemku, zobaczymy. Ciotka przyniosła mięsko. I zobaczymy, co się dzieje pod łóżkiem. O, jakie tu są fajne kociątka. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkie się zgadzają. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No cio, cio pan nie powie. Cio pan nie powie, proszę pana. A jakie tam są cudności. A co ty robisz, kochanie, jemu? Co ty robisz jemu? Bawiłeś się z nim? Co ty mu robiłeś? Ty jak się nim opiekujesz? Boże, jaki ty jesteś. Jaki ty jesteś cudowny. Już daję ci jedzonko. Czekaj, ciotka tutaj nastawi. Patrzcie, kto tu do nas wędruje. Kto tu do nas wędruje? No jaki wędrowniczek? Cześć, wędrowniczku, gdzie ty idziesz? Masz parcie na szkło? No i jajku, ty do niego też. Tak, bo ty masz starszego braciszka, który się tobą opiekuje i sprawdza, czy wszystko na pewno jest dobrze. Boże, Boże, co za kot. Ciebie oddać to naprawdę już. Znowu kolejny kot, którego oddać to jest wielki problem. Będziesz jadł? Będziesz, tak? Chodź, miłeczka, dostaniesz mięska. Chodź, ciotka przyniosła i ci tu zjada. Zjadają ci, popatrz. Czekaj, to za duży kawałek dla ciebie, no. Piękne maleństwo, kochane. Gdzie ty tu wysiadłeś na wielki świat? Z bratem ci raźniej, nie? Z takim dużym bratem. To ci tak raźniej troszeczkę. Czekaj, zrobimy troszkę inaczej. Wiesz, damy ci na inny talerzyk, bo ona też musi dostać, wiesz? Już tylko raz dziennie będzie dostawać. Bo tak jak mówię, ja potem idę, kochanie, wyjeżdżam i nie będzie nikt jej tutaj tak dogadzał. Proszę, miłeczko. Chodź, miłeczko, masz mięsko, chodź. No chodź, miłeczko. No chodź, rusz się. A tu jest, słuchajcie, przyjaźń. Przyjaźń się rodzi. No jeszcze takiego czegoś nie byliśmy świadkami, nie? Bo nie było takich pomieszanych kociąt. Nigdy. W sensie wiekowym. A tutaj mamy po prostu coś niesamowitego. I oczywiście cieszę się, że jadę na urlop, bo lato jest piękne i chciałabym z niego korzystać, ale nie cieszę się, że mnie ominą te cudowne, wspaniałe scenki, bo to jest coś niesamowitego, jakie to jest wszystko piękne. Dzień dobry. A dzień dobry. Co ty masz do powiedzenia? O, jakie oczka bystre już. Ty już idziesz zwiedzać świat? O, matko. A, już jednak do mamusi. Chodź, pójdziemy do mamusi. Mamusio, będziemy go odgarniać. Czekaj, bączku mały. Ja ciebie muszę przesunąć, wiesz? Na chwileczkę tutaj ciebie dam. O, proszę. I teraz pójdziemy do mamuni. Będziemy mamusię dokarmiać, tak? Chodź, mamuśka. No, proszę. No, Masia. No. Aj, tu kto jest? Moje maleństwo, moje śliczności. O, Boziu. No, co, jeszcze nie zjadłeś? A ty chciałeś z tej miseczki jeść teraz? Ojejku, uważaj na bludkę. Bo nóżki jeszcze nie trzymają tak dobrze, wiesz? I się walniesz brudkę.
Tu kupon. Tu jest mama, tu. Słoneczko kochane, idź ty tutaj jedz, proszę, masz tu swoje jedzonko, a ja dam mamusi. O, prosto jej z paszczy. Prosto jej z paszczy wszystko zabieziesz, proszę. Czekaj, bo tutaj tak nie może być, wiesz? A, proszę. Niuniuś, ale ty wszystko zjesz jej. Ty masz tutaj, zobacz, chodź no tu. Kolego. O, kolego. Kto ma w misce tutaj, a idzie tam? Ty jesteś taki towarzyski, że nawet jeść musisz. Tu masz, plosie. Ty łobuziaku, ty mój. Ty mój łobuziaku mały, ty. Och, jaki ty jesteś słodki. Taki kochany. Boże, co za kot. Taki bumerang. Tu masz, patrz. Ej, kolego, tu. No. Musisz tam blisko mamusi jeść, tak? Duży kawał. Dasz radę. Koty jedzą myszy. Co to takie kawały? Kto to kotkom na wolności kroi na malutkie kawałeczki? Myszkę na przykład. No, kto? Proszę, jak się nauczyłeś. Po malutku, tak. A to małe rude tam, słuchajcie, cały czas kombinuje przy nim. Cały czas tutaj kombinuje. Mamuśka się naje. A tutaj teraz trwa serial z kamerą pod łóżkiem. Cioty! O, zobaczył Wiesiu tutaj, że się film nagrywa i zainteresowany jest. Zjadłaś? Pokaż. Zjadłaś, to jeszcze tu masz, proszę. Zjadła gdzieś? No co, ty jesteś taki odważny wędrownik? No proszę. Jaki odważny kot. No tak. Pojadłaś? Nie, jeszcze masz. No jeszcze dwa kawałki miłka. I co, dzieci teraz nakarmione twoje, co? Nakarmione dzieci. Rozwijają się, rosną. Kluseczki są takie. Wieczorem będziemy ważyć. Teraz nie mam tyle czasu. Niestety. Już idę zaraz do ZUS-u. Dowiadywać się o moją emeryturę. Jakąż to ja będę miała emeryturę? Aż się nie mogę doczekać. Czy na waciki wystarczy, czy nie wystarczy? Już zjadłaś? Potrzebuję talerzyk. Zjadłaś. No to super. To dam jeszcze to wam na przyszłość. Żebyście tu czasem nie zaznały głodu. Okej. Damy to tam. Ty się będziesz ładnie bawił. Ciurek się będzie ładnie bawił swoją ulubioną zabaweczką, czyli motylasem. Proszę. Motylas jest tu. A my pójdziemy sprzątać kuwetki i wrócimy potem. Lubi tego motyleczka, lubi kochany taki motylek.
No i cóż, wygląda na to, że podczas mojej nieobecności tygodniowej nasz Wiesiu spędzi tutaj czas z rodzinką. Tylko, że pamiętajcie, że on też rośnie. One rosną i stają się coraz bardziej rozkoszne, a on rośnie i staje się coraz bardziej dorosły. I potem wszyscy będą chcieli maluszki. Chociaż trudno w to wierzyć, bo chyba wszyscy wiedzą, że kotki rosną, nie? I że te maluszki też będą za chwilę takie jak Wiesiu, a potem za drugą chwilę takie jak nasze dorosłe koty. Szybko to przebiegał kotów. Kto sobie tak tu zmieścił? Motyla, tak upolowałeś go? Niesamowicie. I on jest taki mądry, słuchajcie, ten maluch jest taki mądry, że nie zaczepia tych maluszków tak, jak zaczepiałby swoje rodzeństwo. Tak, nie zaczepia tak bardzo. Tylko jest taki opiekuńczy. Jakie to są mądre zwierzęta. W ogóle zwierzęta są tak mądre. Tylko my ludzie, czyli takie zwierzęta, jesteśmy nieudane, nieudane totalnie. Patrzę pod łóżko, bo oczywiście przepiękna scenka. Fajne to miejsce sobie wybrała, bo one sobie stąd mogą zbiegać, nie spadną. Także tfu, tfu, żeby tego nie zechciała ich przenosić. Kto tutaj? No kto tutaj? O, jak ślicznie. O, jak pięknie. Oj, oj, oj. Cud. Widzicie, jak kotek musi mieć drapaczek? Potrzebuje tego? Jak tlenu. A Wiesiu jest wesoły, jest taki kochany. Dobra, czekaj, zrobimy sobie przerwę. Jakie tutaj są fajne sceneczki. Jakie tu są scenki. Po ciemku, tak? Dzień dobry, słoneczko. Idziesz do mnie, tak? O, jak idzie kotek, jak zapitala, powiedziałabym nawet. Zapitala koteczek. Oj, długi koteczek zapitala. To są już po prostu naprawdę małe zapitalacze. No jaki, zobaczcie, na prostych nóżkach stoi. O, jaki gziucho ma grube. Och, jakie tam są mizianki, ile tam miłości. No tak, piękności. Gdzie ty idziesz, gdzie? No gdzie? Gadasz już? Gadasz do ciotki? O, jak pięknie opowiadasz. Co ci się śniło, malutka? Co ci się śniło, lubiśku nasza? O, mamuśka. Co ta mamuśka tam wyplawia? No. No co, kochanie? Wracaj do mamy. Wracaj do mamusi. Tak. Wracaj, no. Gdzie ty idziesz na ten wielki świat? To można naprawdę tutaj spędzić już w tym momencie cały dzień, obserwując te cuda. O, jest ta druga dziewczynka. Może mi się teraz uda ją złapać, bo ja muszę jej oczko zakropić. Spróbuję.